Cześć, Mango, z tej strony Mistra dało 15. Po pierwszym mistrzowskim sezonie Manchesterem United czas na drugi sezon menadżerowania w Manchesterze United, więc ciśniemy dalej. Ogólnie nie widzieliście okienka transferowego, nie widzieliście turnieju przedsezonowego i mógłbym teraz wam pokazać wiele nowości, więc od tego zacznijmy. Zacznijmy od tego, że jest Dybala, o którym chyba wiedzieliście. Więc to mnie bardzo cieszy. Jest też Mats Hummels i Bernd Leno. To są takie najważniejsze rzeczy. Bernd Leno, jak pamiętacie, w pierwszym sezonie tam wyhaczyłem za 50 parę milionów. Sprzedali mi, ale zabrakło mi kasy, żeby jakby to powiedzieć, gdy chyba kupiłem konopiankę czy kogoś, zabrakło mi kasy na Leno i musiałem odpuścić. Wtedy Valdes pokazał klasę i został, ale iż Valdes musiał iść na emeryturę, czas musiał iść, za rok mu poszedł i wtedy mógłbym nie mieć dobrego bramkarza. Wolałem go teraz sprzedać, jeszcze nawet za dobrą cenę, bo 20 milionów za tej klasy bramkarza, tak starego można powiedzieć, już jest spoko, i za niego wszedł Bernd Leno. Dalej wrócił Januzaj, który na pewno troszeczkę pogra z wypożyczeniem, więc będzie tam gdzieniegdzie grał. Jest też Jimenez jako środkowy obrońca, bo jak wiecie, Phil Jones nas opuścił. I powiem wam szczerze, że to tyle na razie z wersji na temat kupna. Mam jeszcze takie maleńkie zadanie w swoim, żeby kupić Garetha Bale'a na te 2-3 sezony, by jeszcze on z nami pograł. Jak widzicie, kupę kasy mam, budżet mam. Nie lubię, jak są zera na końcu, wtedy trzeba się przyglądać. 148 milionów, jeżeli tu dobrze kojarzę, mam 148 milionów i dlatego wolę kupić Garetha Bale'a. Nie mam chęci na Ronaldo, nie wiem czemu, ale po prostu chciałbym tu Garetha Bale'a, chociaż mam konopliankę, mam Depaya, ale jednak takie skrzydełko na zmianę właśnie. Konopianka byłby wtedy, Gareth byłby w pierwszym składzie tak zwanym. Więc tu nie przedłużamy, mamy 6 sierpień już, więc tu, jeżeli uda mi się kupić go teraz w tym okienku, nie w zimowym, to będzie fajnie. Jak widzieliście, Dybala na paści, tuż za nim Rooney, na skrzydłach Depay z konopianką, w środku Mata z Lingardem, tym razem Lingard, tylko że bardziej bym wolał sprawdzić tutaj naszego Schweinsteigerka zamiast Fellainiego. Tym razem Fellaini odpuści, albo ma jak na zmianę. Sprawdzimy, jak Dybala otworzy ten sezon. Lingard niech próbuje coś pokazać. Może coś mu się uda, przeważnie dawał radę, więc otwieramy sezon z Evertonem i ciśniemy na pełnej. Zobaczymy, jak ten sezon rozpocznie Manchester United z nowym obrońcą, z nowym napastnikiem. Depay już żółtą kartkę, to chyba będzie wykluczenie, bo tam już jedno miał. Delfeu strzela go dla Evertonu, czy coś się zmieni? Na razie cisza, w pierwszej połowie nic się nie zmieniło, dość spokojna. Schweinsteiger wchodzi za Lingarda, czy to coś da nam? Oj, duże zmiany, Lukaku, druga bramka, to dla nas może być ciężka. Dybala chybił karnego, ale strzelił. Nie mogę zrozumieć jednego, czemu Dybala strzelał rzut karny. Dobiło mnie to. Czemu Dybala, a nie Rooney, czy Depay strzelali karnego? Zaczynamy słabo. Drugi sezon od porażki. Finał Copa Europy nie zagramy, bo dzisiaj nagrywam to z powodów. Marco z Rojo na pewno nie sprzedam. Zła forma. Nie wiem czemu. Przecież dobrze. Dobrze dzisiaj gra Marcos przecież. Zawodnik Memphis, tak jak czułem. Aha, no pewnie Rojo, ty bardzo dobrze grasz, więc ja tutaj chętnie poszukam Marcosa Rojo. Prawie 3 lata. No ale ty masz. To są te zawodnicy, co mają te niskie płace. Tu nie chciałbym.
Dobra, długość jeszcze 3 lata, żebyś miał. Myślę, że byłby to spoko. Aha, no tak, w trakcie negocjacji. Dlatego jest niezadowolony z pana, bo wiadomo, nie ma kaski takiej, dlatego wszystko się zgadza. Ja tutaj transfery, lista życzeń, czy ja dałem tak, Garetha Bale'a i zapytanie dałem o Garetha. Okej, przydałoby się. O, już jest odpowiedź. Baja Bonga, hej, widzę, że nasi koledzy za 70 milionów. To jest ta podstawowa wersja. Nie chcę go sprzedać, ale wiem, że w głębi duszy i tak go oddadzą, jeżeli tylko spodoba im się cena. Konferencja prasowa, Coco Jumbo. Oczywiście to liczę, że zmotywuje moich zawodników. Lingard nie poradził sobie, więc tutaj no cóż, trzeba trochę pozmieniać, na pewno. Rojo z Hummelsem, tu wszystko, cała obrona zostaje. Schweinsteiger wchodzi za Lingarda. Depay tu może zagrać spokojnie, tylko że Dybala, niestety znikasz. A za ciebie wchodzi Aubameyang. Tak właśnie ta jedenastka wyjdzie na mecz z BVB. Symulujemy i ciekniemy, no i zobaczymy. Czy Aubameyang pokaże klasę, że Dortmund naprawdę. Aha, Griezmann tu jest. Burki, pamiętam, że Burki nie jest dobry. Rojo, żółta kartka. No panowie, pokażcie klasę. Ciekawi mnie, pierwsza połowa oprócz żółtej kartki nic się nie dzieje. Kagawa wchodzi. Immobile, ole, zmieniono. Castro. Castro strzela gola. Aubameyang odbija, jest dobrze. I on tutaj wchodzi za Depaya. Będzie remis. Gundogan strzela gola. No panowie, pokażmy coś. Bramka, bramka. Nie ma, przegraliśmy to. Drugi mecz przegrany na 2 do 1. Słabo panowie, słabo ten sezon. Ten sezon zaczyna się masakrycznie. Miałem pucharów bynajmniej nie symulować, ale jak już mówiłem. Antonio Valencia, powiem szczerze, że jeżeli udałoby mi się kupić naszego Garetha Bale'a, to Antonio Valencia nie no, może przesadziłem, za 16 milionów, zobaczymy. Ja tak zawsze lubię podnieść trochę ceny. Co jest, no przecież ustawiłem jak byk na rok. A, ważny zawodnik, tego nie ustawiłem. Jezu, jak człowiek nie sprawdzi tak naprawdę do końca, od serca, to się wszystkiego doczepią. Nagroda z turnieju. Niestety Copa Europa przegrałem. Czy jednak na symulację się nie nadajemy? No widzisz, Bastianku, masz już 32 lata i wiesz o tym, że niedługo będziesz musiał opuścić klub, ale że ja bardzo cię lubię, to zostawię go do emerytury. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię Bastianka i wiem, że będę się starał, żeby no, był z nami do samego końca. Próbujemy, próbujemy. No, bynajmniej nie wiem czemu, ale ostatnio Martial mi się nie podoba. Jak gra, tak? Można tak powiedzieć. Lingard tu musi walczyć. Dribbling w biegu. Może takiego Jimenezka tutaj? Zagra w dziadka nasz Jimenez, nowy środkowy obrońca. Jeszcze boczni. Kto tutaj? Luke Shaw, bo ostatnio słabo, więc czas na trening. Bardzo nawet udanie. Udanie, panowie, udanie. Liczymy, że drugi mecz już z Queen's Park Rangers, oferta transferowa. David Alaba od Wolfsburga.
oczywiście odrzuć ofertę. Nigdy w życiu. Oh fuck you. Nie no, nie no, nie no, nie no, nie no. 90, próbujemy. 90 milionów. Mamy. Mam trochę kasy, jakby to powiedzieć, lubię wykorzystywać coś takiego. Ciekawe, czy mi się to uda. Czas na zespół. Deepajek. Ja bym zrobił to teraz tak. Alaba tu, Show tu, Rojo tu, Hummels, Darmian. Bez żadnych zmian typowych. Tu zamiast Schweinsteigerka, Andera Herrera bym wziął. Dałbym zagrać na przykład zamiast Jimenezowi za Hummelsa. Konoplianka, Rooney, Aubameyang. I na razie cisza i spokój. Fellaini. Fellaini musi tu wejść za... Tak. Myślę, że na razie będzie spoko. Musimy się odblokować. Bez tego to może być ciężko. Ciekawe. Po tym meczu sprawdzam, jak będzie wyglądać tabela. No jeżeli to wygramy, bo jak nie wygramy, to będziemy na pewno daleko. Austin już strzela. Na razie powiem tyle, że Leno wpuszcza dużo bramek. Bo już straciliśmy w dwóch meczach 4 bramki. Rooney. Pięknie. Znów ten Austin. Jak znów przegramy 2 do 1, to się zdenerwuje. Się zdenerwowałem. Bo to mi się nie podoba. Tu coś trzeba wymyślić, bo no sorry, Manchester zajmujemy ostatnie miejsce, można tak powiedzieć. No dla nas 16 miejsce po dwóch meczach to jest masakra. Jeszcze raz panowie, ćwiczyć, ćwiczyć. Czas coś zmienić na kolejny mecz. Słabo. Ten już jest słaby. Koniec zawieszenia. Memphis wraca. Gareth Bale. Oferta zaakceptowana. 27 tysięcy. 75 tysięcy, dobra. 3 lata. Ważny zawodnik. Myślę, że uda się to. Z Celta Vigo. Zbyt wygórowana, powiadacie. O tym, że już jesteśmy blisko naszego Gareta Bale'a. Może jednak chcecie za 14, Antonio Valencia. O, Andreas Pereira z Nottingham. Byłoby całkiem spoko. Bo i tak, no nie gram, no wybaczcie, ale nie gram młodzikami. Aha. To już było. No na razie nie, na razie zostaję przy tym transferze. I Chelsea. Co my tu mamy? Dobra, Marcos przyjął. Konferencja nie chce. O kurczę. No dobra, będziesz kluczowym jednak. Tak czy jak może no, o taką pierdołę się fochnąć? Serio? Nie mam kasy na ciebie? Musisz poczekać chwilę. Budżecik się nie zgadza. Chyba nie zapisałem. Tak. Przyjmij podział. O. Do oferty kontraktu. Okej. Okay. Kluczowy, złóż ofertę. 27 lat to około 5 sezonów nawet jakby się trzymał mógłbym. Nadal 12 chcecie. Dobra, ja się przychylę już do 13 milionów. Walczymy, walczymy o tą wartość. Zaakceptujemy wypożyczenie Bena Pearsona.
Bardzo by mi to cieszyło. I jeszcze Ander Herrera. Andera Herrera na pewno nie oddam, bo on się przyda. Morale może być niezadowolony. Ale no cóż, to zawodnik wypożyczony, spoko, spoko. Jest git. O tym, że mamy mecz z Chelsea London, muszę jeszcze zgłosić skład. Adnan Januzaj. I tu jest pytanie. Z Bayernu Monachium chcą go. Tylko tak ogólnie. Muszę mieć zmienników. Januzaj byłby za Depaya. Za Bale'a byłby Konoplianka. Więc niestety, ale Januzaj zostanie teraz z nami. Już był w Bayern Borussii Dortmund. Sorry. I tam trochę popracował, więc teraz czas na mnie, ale czas na biuro i na mecz z Chelsea. Po pierwsze, a jednak mogłem się zgodzić na 12 milionów. Niestety, Valencia zostaje z nami, ale może jakby to powiedzieć, się przydać i to wykorzystać. Alaba wraca na swoje miejsce. Shaw wymienia się za Depaya. Będę tu uporczywie czekał. Tylko zmiana. Rooney. Aubameyang. Ostatnio nie poradziłeś sobie. Może Martial. Bo Dybala to już w ogóle. Sprawdzamy Hummelsa. Tu bez żadnej zmian. Ander Herrera typowo może jednak. Schenderlin jest kontuzjowany. On niestety. Aha, jest ostatni. Mamy tak mało zawodników, że sino trochę. Chris Smalling trochę stracił. Może właśnie zamiast Rocha Smallinga. A tu o, Zuma niech spadnie i będzie spoczko. Spróbujemy takim wyjściem. Co nam powiedzą Chelsea, którą ma minutę 17. Trzeci mecz, porażka i bardzo się denerwuję. Dobra, pomijam to, mi się nie chce na to patrzeć. 1-0, Memphis Depay. Zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo. Ale to jest takie naciągane. Dobra, przejęliśmy i mamy w tym momencie Garetha Bale'a z Manchesterze United. Przybył nowy zawodnik, bardzo mnie to cieszy. Jestem ogromnie zadowolony, że udało mi się. I ogólnie, jeszcze mając nawet 25 milionów, naprawdę mogę sobie jeszcze na kogoś pozwolić. Tylko na razie trening. Uparłem się uporczywie na tą piątkę i chciałbym ich męczyć totalnie. Ogólnie miał Miki dzwonić, jakbyśmy mieli coś nagrywać, ale jeszcze chyba nie są gotowi, więc lecimy dalej. No słabo, chyba jednak tą piątkę się już nie da tak jakoś wymęczyć, więc może ich odpuścimy. Oferta transferowa. Wayne Rooney. OMG. Wayne Rooney chce odejść. W moralach to widać. Jego wiek jest od serca porządny. Co my tu mamy ogólnie? Za Willa Kane'a mamy wypożyczenie. Proszę bardzo. Zajmiemy się takimi spokojnymi wypożyczeniami. Tu, ajajaj. Juventus słabą dał. Słabe morale i dlatego też ta gra może nie wychodzić, jeżeli morali nie ma. Dobra. Zawodnik wypożyczony. Dobiega, muszę zmienić i to teraz. Proszę się tym zająć. Czyli jednak to była prawda. Jakby to powiedzieć, kto więcej daje, ten wygrywa. Tym razem no. Tak, Rooney jest jednym z najlepszym piłkarzem, więc też sprzedanie takiego zawodnika, ale jak chce odejść, no to tym bardziej potem stracę na tym, bo będzie chciał
No, bynajmniej. Spróbuję, no, żeby się chociaż za Garetha Bale'a wróciło. Oby się to udało. Na razie takie same kontroferty rzucimy. Czy któryś z klubów naprawdę tyle postawi? Przesadziłem, wiem, bo to jest dość duża cena, więc zobaczymy, co się stanie. Chcę stąd wyjechać, Rooney. Dobra, mamy. Eksperyment Varela, na razie ten Sam Johnston. Dobrze. Jeżeli masz taką chęć i chcesz się tam rozwijać, uciekaj. Ole buba. Widzę, że walczą. Juventus padł. Ja bym. Nie to klikłem. Za to, że dali więcej. 93. I tyle samo damy Juventusowi. Któryś odpuści, czy jednak poleci? Wiem, że nadal przesadzam. Zobaczymy. Jeżeli teraz się zgodzą na obojętnie co, to jakby to powiedzieć, zgadzam się. Jeżeli odpuszczam, to będzie mi bardzo smutno. Dobra, jeszcze zostawiam, bo wygraliśmy. Zostawiam tak jak było. Lingard wchodzi. Rooney nie zagra, bo jeżeli to będzie jego, może być ostatni mecz w tym składzie. Aha, Smalling bynajmniej wrócił, jest dobrze. Może Humi niech trochę odpocznie za Marcosa. Albo nie, Lingard niech zejdzie. Fellaini jeszcze nie grał. Tym razem Mata tu dobrze gra, więc nie chcę tutaj nic kombinować. No, liczę, że bynajmniej ten mecz ligowy sobie symuluje, bo no, tutaj wygramy spokojnie chyba z Coventry City. 3 do 1, chociaż no niespokojnie. Jedną bramkę Rooney, dwie bramki Aubameyang. Bardzo mnie to cieszy. Super. Cukcio. I teraz 7-7. Sam Johnston, dobra. Tu patrzymy, przełożone jakieś spotkanie. Jednej z owych, które chce się pojawią. Nie ma problemu. No, chłopie, no ja wiem, Natania, że ty chcesz grać, no ale jeżeli nie potrafisz. I jest do przyjęcia. Czyli. Jest do przyjęcia, w tym wycieku. Czyli Real będzie się bił z Juventusem. No, takich rzeczy jeszcze na. No, w moim klubie się nie działy. Mogę mieć. O, cholerny zastrzyk tutaj pieniężony, jeżeli uda mi się sprzedać Rooneya, ale to to. Dobra, tu ja już. Ci, co wtedy wygrali, no, ci, co zdobyli mistrzostwa, muszą jechać dalej, tak? Rooney, nie narzekaj tyle, bo cię zjedzą o tyle. Ciągle przerażony. Wayne Rooney przychodzi do klubu Juventus. Wybrał jednak Juventus, nie Real. Grubo, grubo, jednak, no bo to już wtedy wybierał kontrakt, tak? To co bardziej jednak Juventus więcej dał. Grubo. Bardzo mnie to zaciekawiło, więc jeszcze mamy kupę kasy. Nie wiem, może coś nas szokuje. Co by nam tu się przydało? Jeszcze na te wzorki. Ostatnie minuty. Panowie i panie. Sprawdzamy, kogo by nam tu się przydało. No, obrońców już mamy nadmiar. Pomocników tym bardziej. Gdzie jest nasz Gareth Bale? Gareth Bale jest tutaj. Konoplianka tu niech wejdzie za tego naszego pana. Gareth. Wszystko się zgadza, nawet Valencia jeszcze jest w naszym klubie. Schweinsteiger za Fellainiego. Za Matę tym bardziej teraz zagra
Herrera. Fellaini tu. Tu musi tak wejść Aubameyang, Dybala z tyłu. Bo on dobrze gra technicznie. Tu na razie niech tak będzie. I tak. No nie wiem. Nie mam tutaj co kupować kolejnych zawodników, bo... No dla mnie, jeżeli mam trzech napastników i czwarty siedzi nie wiadomo po co, no to przyznam szczerze, że tu się nie opłaca. I tak nie gram wszystkimi, nie robię roszad takich ogromnych. Czwarty, nie wiem czy by mi się przydał, może no zobaczymy. Powiem szczerze, że tak, ten skład wyjdzie w najbliższym meczu, ale ja bym poszukał co tutaj mamy w scoutingu. Thierry Ambrose. Kogo my tu mamy jakiś? Alexandre Lacazette. Lacazette. Jaja Touré to tylko go kupić. Ale nie, nie opłaca się go kupić na jeden, na pół sezonu czy na jeden. Lacazette nie, na szkoda mi tak tutaj właśnie. Ej, takiego typowego snajpera, no. Dobra, na razie zostawiamy, nie kombinujemy. Jak nie wyjdzie mi to pół sezonu, czyli po prostu Dybala, Martial i Aubameyang. No Aubameyang to na pewno będzie, bo to jest po prostu mistrz nad mistrzami. On będzie dawał sobie... Może pan odejść, panie Rooney. Pinto. Klein zły. No widzicie, są źli dlatego, że nie mogą grać, bo... No bo nie lubię robić roszad, jeżeli coś się zdarza dobrego. Tu jakieś tam powołanie do kadry, ale to kadra to mnie mało interesuje. Darmian. Daj zagrać Kleinowi. Niech się pokaże. Smalling, Rojo. Na razie niech tutaj zostanie tak jak jest. Bale, niech zagra pierwszy mecz. I niech pokaże klasę. W tamtym meczu go nie wrzuciłem, ale ze stołu go wrzucę i liczę, że tutaj już pokaże klasę. No bo jednak, oj, trzynastka, aby nie była pechowa. Oj, jest pechowa. Bojan Krikić i Peter Crouch strzelają dla przeciwników. U nas Rojo, a Lava zostają żółte kartki i zmiana Januzaj za Tipaja. Fatalnie. Nie mam pytań. Czy to jest wina, że bramkarz, że Leno nie daje rady? Nie wiem, panowie i panie. Nie wiem, panowie i panie, ja poproszę... O, jeszcze jakaś oferta transferowa. Milan Szkoda. O, jak pięknie. O, wypożyczenie. Dobrze, Milan. Czy jeszcze cię ktoś chce, to... To cud. Ogromny cud. Panowie i panie, jestem zamamany. Pod względem tego, że stracimy najlepszego snajpera. I dlatego pewnie też ten mecz wyszedł, jaki wyszedł. Kalendarz. Prawdopodobnie nie zobaczycie tych meczów, bo chciałbym te mecze sam ugrać. Prawdopodobnie dopiero będziemy się widzieć na meczu Leicester. Potem zagram dla was mecz z Anderlechtem. I dopiero więc tu 24 września zobaczymy się na wizji na YouTubie. Na razie to te mecze zagram sobie sam. No muszę przemyśleć, bynajmniej sam muszę pokombinować, jak moi mają tam grać, jak mają się no, szykować, bo na razie jest słabo. Jest bardzo słabo. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, no i do następnego odcinka. Bo na razie kupa była akcji, więc trzymajcie się, cześć!